Rewolucja w świecie klocków, spójrzcie, nogi po prostu tak są skonstruowane, że one robią tak. Cześć! Witam was, fany Ninjago, fany chińskich podróbek w tym wypadku, chociaż widzimy się na kanale WTF Kloc, który niejednoznacznie zajmuje się tylko podróbkami, zajmuje się ogólnie klockami wszystkimi innymi niż Lego, alternatywami, substytutami, ale i właśnie również takimi Chińczykami, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj i sprawdzamy na tym kanale, czy to w ogóle jest fajne, czy da się w ogóle tym bawić i czy warto na przykład wydać, jak w tym wypadku, 6,50 na takie klocki, jakimi są klocki YG! Klocki YG! No to cóż, są klocki ewidentnie podróbkowe, mamy tutaj figurkę Turnera, no jest to ewidentnie jakiś, prawda, dalszy kuzyn albo bliższa rodzina pani Tiny Turner chyba, tak? A moi drodzy, no i cóż, ja tej figurki nie kojarzę, ale też średnio znam się na kanonie Ninjago w Lego i powiedzcie mi, czy taka figurka była w oryginalnych Lego, czy nie była w oryginalnych zestawach Lego? Sam jestem bardzo ciekaw. Co ciekawe, tu w Chińczyku zrobili nam tutaj tą naklejkę, która ma zapowodować, żeby nikt tego nie buchnął. Co ciekawe, ten element powinien nam się palić. No miejmy nadzieję, że nie jest jak te Samsungi niesławne, które się zapalały same momentami. Właśnie ten klocek nam się sam w rękach nie zapali, że aż tak złe to nie jest. Z tyłu mamy prezentację wszystkich wojowników. Jest tu Yae, Kai, Lloyd, Cole, no nasz Turner, no i jest również Pytor. Oczywiście ja chciałem Pytora początkowo wylosować z tej serii, natomiast u mnie, w moim Chińczyku, no niestety najciekawszą postacią był Turner, ale spójrzcie, jak tutaj te pokraczne ręce u nich wyglądają. No ciekawe, jak to będzie wyglądało po rozpakowaniu. To się zaraz okaże. Także może jeszcze Pytora gdzieś uszczelę. Oczywiście najpierw zobaczymy, czy w ogóle to jest coś warte. No cóż, bezczelnie skopiowana grafika. No mamy więc do czynienia z klockami YG. Swoją drogą, co ciekawe, kiedyś też były YL, oni się jakoś chyba lubują w tych Y coś tam. Więc mamy tu do czynienia ewidentnie z chamskim zerżnięciem po prostu grafiki, pomysłu i wszystkiego od Lego. Chociaż to jest dziwne, bo mówię, z jednej strony tą grafikę ściągnęli, choć oczywiście to może być jakiś inny render, oni się będą bronić, a z drugiej strony spójrzcie, robili swój autorski jakiś własny system tu jednak nóżek i rączek. Czy on tak faktycznie wygląda, to się okaże. No cóż, przynajmniej nie mam ostrzeżenia, że możemy płakać, gdy to otworzymy, więc nie powinno być źle. Moi drodzy, każdy youtuber na początku musi sobie chwilę pogadać, więc my gadkę już mamy ze sobą, teraz otwieramy sobie zaklejoną taśmą, czyli jest to warte więcej niż takie niezaklejone taśmą i zobaczymy, co mamy w środeczku, moi drodzy. No, mamy saszeteczkę z całkiem grubą folią i nie mamy, spójrzcie, moi drodzy, nie mamy instrukcji. Jak doskonale wiecie, to jest coś, co mnie zawsze boli, bo co? Gdy za 20 lat będę chciał odbudować ten zestaw, to jak to zrobię bez instrukcji? Moi drodzy, natomiast co nas zaskakuje, o czym nie mieliśmy pojęcia, mamy podstawkę do budowania na przykład miasta WTF City, które już niebawem zresztą kolejny serial, bo to mnie o to pytacie. Odsyłam was do filmiku na moim bazowym kanale, wygooglujcie sobie, wpiszcie sobie w YouTube klockozaur plany na filmy i wam wyskoczy, dowiecie się, kiedy będzie WTF City, a nie pytajcie mnie non-stop. A z przodu tu też jest pokazane, czy się będzie palić, tu nie wygląda, żeby to był palący klocek, no ale cóż. Także moi drodzy, będę chciał to kiedyś odbudować, no i cóż, jedyne czym się będę mógł sugerować, to opakowaniem. A na przykład jak się kapnę, że to jest szary klocek, tak jak jest tu szary klocek, jak to jest palący się klocek. No nieważne, dostaliśmy podstawkę, więc jakiś jest plus, chociaż czy on jest równoznaczny z brakiem instrukcji, no nie wiem, nie jestem przekonany, chyba nie do końca. Jestem też wrogiem wrzucania czegoś innego do opakowania, niż mamy pokazane na opakowaniu. Oczywiście, gdy jest to więcej niż mamy na opakowaniu, no to jeszcze okej, powiedzmy, może to jakoś być. Natomiast gdy jest to mniej, no to niestety jest to bardzo źle. I tak właśnie było w ostatnim przypadku, gdzie klocki nie były takie złe, ale było coś innego niż w opakowaniu. Mówimy to śwince Pepie. Pomysł fajny na te patoświnki był, ale no cóż. Moi drodzy, nóżki. Czy tylko ja widzę na pierwszy rzut oka, że one już są krzywe, już coś tu nie domaga? No postaram się je naprostować, ale czy my ich nie złamiemy, czy coś? No nie wiem. No nóżki już na pierwszy rzut oka wyglądają źle, nie wyglądają zachęcająco, wyglądają krzywo. No coś tu je naprostowaliśmy. Czy one chodzą? No nóżki powinny chodzić, więc chodzą. Czy jak poruszamy nimi kilka razy więcej, to czy one się nie wykręcą, bo mam złe przeczucia? Aha, dobra, już wiem, czy one były krzywe. Spójrzcie, moi drodzy. Nie, no rewolucja. Rewolucja w świecie klocków, spójrzcie, nogi po prostu tak są skonstruowane, że one robią tak. No nie, to jest okej, to ja przepraszam bardzo klocki.
za to oszczerstwo na starcie. No bo cóż, patrzcie, jakie on akrobaty może robić. No, to jest na pewno ciekawe, tak? I chodzi to w miarę dobrze. Wiecie, ja się bałem po prostu, że to są krzywe klocki i na starcie jak będzie wyglądał. Natomiast troszkę się boję, czy on będzie w stanie ustać na tych nogach. Wiadomo, musimy je ustalić perfekcyjnie, żeby mógł stanąć, ale... No właśnie, moi drodzy, no właśnie. Wciskam z całych sił, no tak... Widzicie, cały stolik chodzi i tak wchodzi, no... Sami widzicie, jak wchodzi. W teorii wygląda to fajnie, w praktyce wygląda to, jak wygląda. Torsik. Widzimy, że on jest zbudowany jak u Cobi. Jak u Cobi, czyli mamy środkowy zawias, czyli znów niby, że plusik, tak? Że on się obraca wokół własnej osi, dodatkowo może robić takie figury. No, wysoce bawialna w teorii, oczywiście zabawka. Natomiast gdy nim kręcimy, widzicie, co się dzieje też troszkę? O, on się wykręca, moi drodzy. Ja nie kręcę nic na siłę, kręcę... Dobra, kręcę minimalnie, on się nam wykręca. Wiecie, ustawić to, spoczko, będzie ładnie na półce, jakaś ekstremalna poza, natomiast w zabawie wykręca się, rozpada się trochę w rączkę. Natomiast, przyglądawszy się nadrukowi, absolutnie bym mu nic nie zarzucił. To jest taki wczesny legowy nadruk, tak no kilka lat temu, ale spójrzcie, nie mamy tu niedoróbek, nie mamy tu wyjść za linię. Tutaj nawet mamy fajne detale, ładnie narysowane. Jakość druku, no tak minimalnie jakieś pikselki, ale to nie. Również buzi jest całkiem okej. Ta czerwona kropka to powinna tu być, prawda? Powinna być, tak jest czerwona kropka, bo wahałem się, że to jest jakiś błędzik. Nie jest więc, moi drodzy, źle, jeżeli chodzi o nadruk. Troszkę szkoda, ale dobra, nie narzekajmy już, że z tyłu nie ma, bo wiecie jak to jest. I tak jest dobrze, jeżeli chodzi o nadruk. Całkiem ciekawy ten system rąk, które no nie wyglądają za atrakcyjnie. Po prostu. Natomiast są na zawiasie kulkowym, więc... Dobra, nawet weszło. Ależ chodzą bardzo ciężko. Chodzą bardzo ciężko te łapy. Chodzą naprawdę ciężko, natomiast zawias kulkowy pewnie zaraz się obrobi. No i cóż, no i faktycznie jak Lego... Bo Lego się, wiecie, przyzowatko w tej płaszczyźnie. Właściwie tu mamy niedużo większy ten zasięg, bo on również tak, no i tak się może odchylić. I to jest właściwie jego, moi drodzy, zasięg. Przy czym ręka wygląda, no nie oszukujmy się, ale troszkę karykaturalnie. Troszkę mimo wszystko karykaturalnie. Ta łapa, patrzcie jaka w ogóle gruby jest ten klocek tutaj. Czy to nam w ogóle tu wejdzie? Czy to nam w ogóle tutaj wejdzie też do tego... Do tej łapy powinno wejść, ale... No i widzicie, nóżki już odpadły. Nie, no weszło nam. Weszło nam w miarę ładnie. I spójrzcie, w ogóle dłonie ma i jedną krótszą, drugą dłuższą. No okej, powiedzmy, że jesteśmy w stanie to przeboleć. Mniej jesteśmy w stanie przeboleć, żeby to nam się niestety rozpada wszystko w miarę w rękach, jak się tym bawimy. Druga ręka już też weszła. Wkładamy również oczywiście drugą łapę. No właśnie, moi drodzy, druga łapa na przykład nie chce wejść, a zabawka nam się zdążyła rozwalić. I no i to nie da się powiedzieć, że to nie jest jakiś minus. A natomiast dobra, z łapami wygląda tak. Wkładamy mu oczywiście jeszcze włoski. Włoski są stricte... bardzo cienkiego plastiku. Myślałem przez chwilę, zastanawiam się, czy to guma, czy to plastik. Tutaj wyszło biedian, ciężko stwierdzić, że to nie, no raczej nie błąd, raczej jest to celowość. Dołu ten, no ciekawe, że one pasowałyby do Lego. Moi drodzy, już niedbawem niespodzianka, ale o tym cichuteńko. Nie chcą wejść za bardzo te włosy, moi drodzy, nie chcą za bardzo wejść, ale nie, dobra, weszły. Trzeba się było chwilę nakombinować i w końcu włoski weszły. I nasz tutaj, prawda, krewniak Tiny Turner nawet troszkę jej fryzurkę ma, bo ona miała jakąś taką fryzurkę. Obejrzymy sobie teraz dookoła. Nie no, jest całkiem okej. Fryzurka mówię oczywiście. Natomiast figurka, no ciężko nie odnieść wrażenia, że no jest troszkę w jakiś sposób karykaturalna, tak? Oczywiście, doceniamy wysoce i chwalimy wręcz, że nie poszli na łatwiznę, robiąc bezpośrednią podróbkę, tak jak robi Lego. Mianowicie, że wiecie, nie zrobili odlew jeden do jednego i udajemy, że nie wiemy o co chodzi, a najwyżej nas pozwą, może z tego wyjdziemy. Natomiast, że poszli w stronę swoich autorskich elementów. Ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że no cóż, troszkę wygląda to karykaturalnie. Mimo wszystko na ocenę bardziej działa to, że poszli w stronę autorską, czyli mimo wszystko in plus. In plus również jest to, że spójrzcie, no on może te fantastyczne pozy przybierać tutaj. No naprawdę coś, czego Lego nawet nie robi. Patrzcie, jakie ciosy może tutaj przybierać. Jakie, no naprawdę fantastyczne. Tego Lego nam nie zrobi. Niestety, wszystko to jest przykryte tym, że no cóż, rozpada nam się to, moi drodzy, w rękach. Nóżki jeszcze ok, chodzą to ok, ale nie chcą się za bardzo wyprzyczepić do tego. Jeszcze jedna próba, ale spójrzcie, nawet na... Dobra, na jednym studzie jeszcze wszedł, jeszcze jest ok. I tu faktycznie wtedy może przybrać tą pozę i jest fantastycznie.
No, natomiast widzicie, żeby go odczepić, już musimy trzymać nogę. Natomiast dwie nóżki tak się niestety nie równają idealnie przez te właśnie zawiesy kulkowe, by nam ładnie weszły. No niestety tak się nie równają. Sprawdźmy jeszcze, jak siedzi z ciekawości. No, siedzi w miarę, ale też taki, widzicie, na, można by rzec, pół dupku. Ręce, no, również wyglądają trochę jak ręce jakiegoś robota bardziej. O, tu w ogóle taką dziurę jeszcze ma, widzimy, z boku ciekawą. Gdyby to się nie rozpadało, naprawdę ocena byłaby świetna, bo jakość na druku jest, widzimy, w ogóle ekstra. Jakość klocka nie jest zła, natomiast samo jego złączenie, połączenie, to, że wiecie, ciężko się to wciska, ciężko to tak funkcjonuje, no tu niestety działa troszkę na niekorzyść mocną, dużą. A szkoda, moi drodzy, szkoda, mimo wszystko, bo mogło być znacznie lepiej. No i małą broń, która jednak się, moi drodzy, nie pali, jednak ulegliśmy oszustwu. Natomiast za to oczywiście nie będziemy oceny odejmować. Broń jest ok, czuć oczywiście, że to nie jest Lego, absolutnie czuć, że to nie jest Lego, w odlewie nawet widać, że to nie jest Lego, bo ma znacznie więcej, o, widzimy takich tutaj wadek, chociaż Lego też się takie coś zdarza. Niemniej, no, mówię, nie jest źle, bo całość nie idzie w bezczelną podróbkę jak inne klocki, a jednak idzie w jakąś swoją stronę, moi drodzy. Bardzo jestem ciekaw więc tego węża. Klocki, no cóż, ciężko mówię mi ocenić, no bo tak jak mówię, kurczę, no są i wadki, są i zaletki tego wszystkiego. Ale mimo wszystko nie będę tutaj jakiś brutalny. Jeżeli to stoi na półce, to absolutnie bym powiedział nawet 8. Jeżeli się tym bawimy, niestety ocena mocno spada. Wystawiłbym temu 6, bo no niestety mówię, głównie kręcąc tu, bawiąc się, łatwo się niestety to troszkę rozpada, ciężko pasuje do czego, jak sobie stawiam tymi nogami i tak dalej. Ale przez to, że szli faktycznie swoją stronę, jakiś kierunek obrali, chcieliby nawet rewolucyjni, wystawia im 7. Przy czym, no nie wiem, czy do końca mogę wam polecić te klocki, no bo, no ciężko się tym troszkę bawić. Tu widzimy, też mu w rękach niby ma to, ale no widzicie, to tak troszkę lata. Więc nie do końca jest to fajne do zabawy, więc pomimo wysokiej oceny jest to bardziej wysoka ocena z powodu ciekawostki i fajnej próby tej innowacji, niż dlatego, że to jest faktycznie fajne. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, ale myślę, że kolejne egi jeszcze sobie kupimy testowo, moi drodzy, by zobaczyć, przetestować, no i sprawdzić, jak to działa, czy też dostaniemy gratisową podkładkę, takie podkładki też się w mieście przydadzą. Dziś wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek i widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Mam nadzieję, że wam pomogłem dzisiejszym odcinkiem. Bye!